Jak ja dobrze rozumiem, jeżeli nie ma się w genach zapisanej cukrzycy typu pierwszego, to nie da się jej dostać, że tak to powiem? Wiesz co, to nie do końca tak jest. Geny na pewno odgrywają bardzo dużą rolę. Ostatnio też czytałem badanie, które szacuje, że to jest 50%, czy nawet więcej, odpowiada, jakby ukryta jest, że tak powiem, w genach. Tylko to też nie jest tak, że jak mama ma cukrzycę, to ty będziesz miał na 50% cukrzycę, a jak ojciec ma to i matka, to już w ogóle na 110%. To tak nie działa. Ten szansa na zachorowanie na cukrzycę jest bardzo mała, a kiedy nasi rodzice mają cukrzycę, to ona jest niewiele większa tak naprawdę. Jest większa, ale niewiele większa. To nie jest coś rzędu nawet 20%, tak mi się wydaje. Nie pamiętam teraz, kiedyś opracowywałem ten temat. I jakby to nie jest tak, że w genach musimy mieć zapisane, że jeżeli nasz dziadek chorował, to my zachorujemy i że jeżeli nie mamy takiej osoby w rodzinie, to nie zachorujemy. No ja jestem przykładem, że u mnie nikt nie miał nigdy cukrzycy w rodzinie. Ani jedynki, ani dwójki. W sensie nikt nie miał zdiagnozowanej dwójki. Może ktoś miał i nie wiedział. Więc to nie jest tak, nie? Każdy można tą jedynkę jednak zachorować i tak naprawdę nie przewidzimy tego, na kogo padnie. Są różne czynniki. Średnio, no umówmy się szczerze, sobie powiedzmy średnio zbadane jeszcze. Bo się gdzieś tam upatruje, że na przykład mniejsza ilość witaminy D może predestynować do tego, że zachorujemy. No nie? I jakby jednym z dowodów na to jest to, że w Kanadzie i w Szwecji jest więcej zachorowań niż w innych społecznościach. No tam mało jest słońca, mniej witaminy. Ktoś to gdzieś tam próbował połączyć. Kiedyś ktoś mówił, że picie albo nie picie, teraz nie pamiętam, mleka krowiego też może powodować cukrzycę. Tylko wiesz, to są takie mało specyficzne rzeczy, nie? No dlaczego nadal inni są zdrowi, a ci co wszyscy piją mleko, a tylko część zaczyna chorować, nie? Więc to takie słabe wytłumaczenie jest. Ale może to po prostu być jeden z czynników środowiskowych. To jak to było u ciebie? Czy zdiagnozowany był jakiś powód, dlaczego w wieku 20 iluś lat pojawiła się nagle cukrzyca? 21? Nie, znaczy nie i nad tym się nikt nie zastanawia, nie? No bo po co? No, wiesz, nie zatrzymam tego, nic z tym nie zrobię, nauka jest w tej chwili na to częściowo bezradna i nikt mi o tym nie powiedział, nikt nie próbował nawet mi tego tłumaczyć, tylko mówiono mi o przyczynach i to, co ja mógłbym o sobie powiedzieć, to jest... Jeżeli faktycznie stres powoduje to, że cukrzyca może się rozwinąć jako choroba autoimmunologiczna, to byłem jakby, jest szansa, że to od tego mi akurat wtedy przyszło, no nie? Miałem problemy ze stresem wtedy ogromne, taką miałem sytuację i mógłbym to zrzucić na to, no nie? Natomiast jest też jedna taka przyczyna, która jest gdzieś tam dość to się klei, ta hipoteza, że przejście infekcji jakoś pechowo może wywołać ten proces autoagresji organizmu, czyli może wywołać tą nieprawidłowe działanie układu odpornościowego, który zaczyna atakować komórki trzustki, które odpowiedzialne są za wydzielanie insuliny. Więc jak przejście jakiejś, nie wiem, grypy czy czegoś mogło to też wywołać. Czyli prewencja to w niektórych wypadkach może być za mało i po prostu... Czasem... Nie istnieje prewencja cukrzycy typu pierwszego. Po prostu nie ma czegoś takiego. Nie istnieje. I jednocześnie nie jest to genetyczne. To jest zaskakujące. Czy to jest jakby... To nie jest choroba genetyczna. To jest choroba, do której możemy dziedziczyć jedynie nie samą chorobę, tylko skłonność do zachorowania na cukrzycę. To jest jedyne, co gdzieś tam możemy dziedziczyć. No nie? Więc też nie ma co tak zrzucać na te geny i gdzieś tam myśleć, że to tylko te osoby mocno obciążone są zagrożone tą chorobą. Jest też takie badanie, taka metoda, która polega na bardzo wczesnej prewencji cukrzycy typu pierwszego, że się wybiera dzieci, które wykazują, robi się im jakieś badanie, teraz nie chcę wnikać, bo mi się teraz to badanie przypomniało, że robi się jakieś badanie, które wskazuje według badaczy na to, że w przyszłości może rozwinąć się cukrzyca typu pierwszego. I im podaje się taki lek, który ma zahamować ten proces autoagresji. Ten lek kosztuje jakieś chore pieniądze. W tej chwili nie jest absolutnie refundowany w Polsce.
i wydłuża czas trwania tak zwanej remisji, czyli wycofania się choroby na jakiś czas. To może być kilka lat na przykład. To jest bardzo ważne w ogóle w życiu dziecka i to jakby jest dość fajne, takie dość dobre. No jednak to jest jeszcze trochę raczkuje i nie jest dostępne tak bezpośrednio dla pacjentów. Mhm. Bo kosztuje bardzo dużo, tak jak powiedziałem. To był tylko przedsmak. A cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-kroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy, oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!